Lista z Kordoby to opowieść rozgrywająca się u schyłku X wieku w Europie na południu Półwyspu Iberyjskiego. Czyli gdzieś tutaj. Wilfrid Lupano zabiera nas w bardzo ciepłe miejsce. Najwyższą odnotowaną temperaturą w Kordobie było do tej pory 46,6 stopni Celsjusza, a za chwilę będzie jeszcze goręcej, bo padł rozkaz spalenia Wielkiej Biblioteki Miasta, jednej z największych i zawierającej setki cennych ksiąg. Ochrony cennych książek, choć nie wszystkich, a pośpieszny wybór pada na te wyjątkowo cenne lub te, które były pod ręką, podejmuje się Tarit, wykształcony niewolnik wysokiego rzędu, eunuch opiekujący się biblioteką. Pomaga mu Lubna, kopistka, czyli osoba zajmująca się przepisywaniem, a do ekipy przypadkiem i bez większego entuzjazmu dołącza Marwan, dawny uczeń bibliotekarza, teraz drobny złodziejaszek oraz okropnie leniwa mulica, która robi za siłę roboczą. Zbieg okoliczności, który został rozegrany, aby bohaterowie mogli się spotkać, zaciekawia i wciąga czytelnika w przygodę. Kibicowałem bohaterom, aby udało się im ocalić tyle książek, ile się da, przez co przeoczyłem kilka ważnych szczegółów. Z tym, że Lupano specjalnie nie eksponuje wszystkich składowych na samym początku, tak aby na spokojnie opowiedzieć o nich później. Choć muszę przyznać, że prawdy o mulicy zupełnie się nie spodziewałem i lekko opadła mi szczęka. Biała kotka walcząca o lepszą rzeczywistość dla swoich kociąt i dla innych zwierząt ciemiężonych przez elity powraca. Nie można przejść obojętnie obok tej ślicznej okładki, która zdobi album Zamek Zwierzęcy Noc Sprawiedliwych. Piękna ilustracja szybko wprowadza w klimat komiksu Delepa i Dorisona. Ładne grafiki pokazują już nie taki ładny świat, ustawiony pod silniejszych. Na tych, którzy się sprzeciwiają i mają dosyć, czeka w najlepszym wypadku więzienie, bo zdarzyły się już pogryzienia, a nawet egzekucje. Miss B, która podąża wytyczoną ścieżką, jak widać z frontu, smutnym wzrokiem pokazuje, że droga do wolności wiedzie przez jeszcze większy ból i targana jest wątpliwościami. Dla przypomnienia, o co tu chodzi, Zamek Zwierzęcy to mikrokrólestwo rządzone przez dużego czarnego byka, nie dziwi, że tytuł wpadł w ręce Taurus Media, porządku pilnuje brutalna i bezwzględna psia policja ze sztywną hierarchią widoczną na medalach uwieszonych u szyi. Reszta zwierząt w zamku ma wykonywać prace fizyczne, niemalże niewolnicze, na skraju wytrzymałości. Mają też uzupełniać spichlerz, dostarczać mleko, jajka, czasem nawet i swoje mięso. Co jakiś czas dochodzi do wymiany z człowiekiem z zewnątrz, dostarczającym karmę dla psów, szampana i błyskotki. Elity się bawią, rozbudowują dla siebie zamek o wygodne wieże, prosty lud haruje za marny środek płatniczy, ledwie pozwalający na przeżycie. Zanim autorzy opowiedzą dalszy ciąg, na początku wjeżdża retrospekcja z dzieciństwa byczego prezydenta, którym nie zawsze był. Ładny, dwustronicowy splasz z zalanym deszczem polem dyń wyjawia smutną prawdę o powielaniu złych schematów znanych z dzieciństwa. Młody Silvio szukał pomocy, ale jej nie otrzymał. Obserwacja świata wskazała, że wygrywają ci, którzy są na wierzchu. Gdy objął władzę,
zastosował więc znany z dzieciństwa mechanizm. Gdyby mogło się spełnić jedno Twoje życzenie, to co by to było? Bogactwo, nieśmiertelność, możliwość spotkania z dawno niewidzianym lub zmarłym przyjacielem? Jakie jest Twoje najgłębsze pragnienie? 8 miliardów dżinów to szalona platforma do pokazania, co by się stało, gdyby każdy na świecie mógł sobie czegoś zażyczyć, a to spełniłoby się w chwili wypowiedzenia. Od prozaicznego bycia bogatym, przez naukę latania, po filozoficzną podróż we wnętrze człowieka. Spokojny dzień przerywa wydarzenie światowej rangi. Właśnie gdzieś we Francji rodzi się obywatel powiększający populację ludzi do 8 miliardów. W tym to momencie każdy człowiek na świecie otrzymuje swojego dżina, który może spełnić jedno życzenie. Dlaczego nie trzy? Z prostego powodu logistycznego. Już przy takiej ilości część życzeń trafia na trajektorię kolizyjną, przez co nie zostają spełnione, a na świecie wybucha chaos. Trudne do przewidzenia? W żadnym wypadku. Barman bez zastanowienia wykorzystuje swoje życzenie tak, aby jego bar i wszyscy, którzy się w nim znajdują, byli chronieni, a życzenia wypowiedziane na zewnątrz nie miały na nich wpływu. Dobrze sformułowane życzenie, które podsyca enigmatyczność tej postaci, bo w tej fazie odpalane są raczej kosmiczne fajerwerki niż zaspokajane, racjonalne i przemyślane pragnienia. Brigantus, wygnaniec, to początek serii o ogromnym żołnierzu Cesarstwa Rzymskiego, wysłanego z centurią około roku 84 naszej ery do fortu na terenie dzisiejszej Szkocji. W tle toczy się wojna, ale my poznajemy ją nie na polach bitew, ale u boku małej jednostki, która przemierza bagniste i mgliste, przez co niebezpieczne, terytoria. Melonius Brigantus, mimo oczywistych atutów, w walce siła i zasięg rąk jak najbardiej się przydawały, nie ma zbyt łatwego życia w wojsku. Nazywany jest pogardliwie wybrykiem natury albo piktem, a to z piktami Rzymianie ścierali się na terenie Szkocji. Mimo że walczy z ogromnym zapałem i ratuje od śmierci swoich, to mało kto darzy go szacunkiem. Często zostaje wystawiany jako pierwszy na wartę, podsuwana jest mu zupa z ugotowanym szczurem, sprzymierzeńca znajduje jedynie w nowym, ciemnoskórym żołnierzu. Ciekawostka, legionista rzymski nie musiał być obywatelem rzymskim, ale musiał być wolno urodzonym, a czarny człowiek nie oznaczał w imperium niewolnika. Centuria Brigantusa ma dotrzeć pieszo do fortu wysuniętego na północ. Po drodze ściera się z wrogimi jednostkami, aby przetrwać, rabuje żywność w napotkanych wioskach. Rzym jest z was dumny. To dość słabe pocieszenie dla rolników, których bez zapasów czeka w najlepszym wypadku głód. Uwzięcie się Optiona, niższego oficera pomagającego dowodzić centurią, Wigiliusza, wypada jako przegięcie. Legionista powinien standardowo mierzyć 170 cm, co pomagało tworzyć równy szyk, ale przyjmowano też wyższych żołnierzy. Tworzenie fermentu wewnątrz swojej jednostki na wrogim terenie, czy ktoś jest bękartem, czy nie, to coś, co zagraża wszystkim. Więc siła napędowa fabuły jest dla mnie niezrozumiała i nie na miejscu. Chyba że Wigiliuszowi zwyczajnie władza uderzyła do głowy. Niemniej postronni powinni to zaraportować wyżej, aby nie doszło do tragedii. Guy de Lille zamieszkał wraz ze swoją rodziną na rok w Jerozolimie na przełomie lat
2008-2009. Kroniki jerozolimskie to doskonały reportaż docierający głęboko aż do prozy życia. Mimo że autor wyznaje, że nie ma zadatków na reportera. Na kartkach tego komiksu zobaczyć można obrazy, które nie pojawiają się na pocztówkach, zdjęciach prasowych czy w internetowej wyszukiwarce. Otrzymuje się szczery przekaz tego, jak wygląda zwykłe życie w szerokim obszarze funkcjonowania. Od powrotu do domu z zagranicy, przez odprowadzenie dzieci do przedszkola, po kupno piwa w sklepie. W tym bardzo dziwnym miejscu czynności, które zazwyczaj nie przynoszą zbyt wiele trudności, są bardzo pokomplikowane. Guy Delisle przedstawia podziały funkcjonujące w Jerozolimie, dużo miejsca przeznaczając na mur. Zdarzają się próby podejścia pod strzeżone rejony, kończące się prośbą o odejście. Autor pokazuje mapki, co dodatkowo działa na wyobraźnię. Przedstawia też paradoksy, jak choćby to, że to miasto jest tylko prawnie stolicą Izraela. Większość państw ma swoje ambasady w Tel Awiwie, który pozostaje centrum finansowym i kulturowym kraju. Podobnych dziwnych mechanizmów w Jerozolimie funkcjonuje kilka, jak choćby korzystanie z wodociągów, do których dostęp ma tylko część mieszkańców, mimo że podatki płaci każdy. Podobnie rzecz ma się w gospodarce wywożenia śmieci. To trzecie wydanie tego komiksu w Polsce i wcale się nie dziwię, bo to świetny album, zresztą nagrodzony w Angoulême. Guy Delisle to świetny obserwator, ale ma też doskonałe poczucie humoru. Co prawda z tej strony można go poznać najlepiej w Wademeku złego ojca, ale tu też kilka żartów, zwłaszcza sytuacyjnych, się znalazło. Uwielbiam niemą scenę znalezienia żółwia. Kroniki jerozolimskie mają większy rozmach i format albumowy, ale styl jest dokładnie taki sam, bez trudu choćby rozpoznać autora i jego dzieciaki. Jest to lektura ważna, bo konflikt izraelsko-palestyński trwa nadal, a obecnie dochodzi do ostrych starć, więc warto przeczytać ten komiks, aby trochę poznać realia tego miejsca. Patrzenie w gwiazdy ma w sobie coś magicznego, zapierającego dech, zniewalającego. Jedni widzą piękno, inni patrzą naukowo, bo w związku z podróżą światła na ogromnych odległościach zobaczyć można zjawiska z przeszłości, ale są też tacy, którzy dostrzegają tam tylko pieniądze. Wystarczy podlecieć i sobie wziąć. Frontier to spojrzenie w przyszłość, być może bardziej bliską niż odległą, skupiającą się na kilku wątkach czekającego nas rozwoju. Akcja rozpoczyna się na Ziemi, ale nie jest to nasza dobrze znana niebieska planeta, tylko bardzo podobna, co pokazuje schemat Układu Słonecznego. Singelin zostawia jednak znaną nazwę, aby odbierać rozważania jako coś, co dzieje lub może się wydarzyć na naszym podwórku. O choćby nie trudno sobie wyobrazić, że gdzieś na naszym globie swoją działalność naukową prowadzi naukowczyni bardzo podobna do Jisu. Niezwykle inteligentna, pragnąca wiedzy, poznawania wszechświata, ale jej pracę przejmuje ogromna korporacja, która chce zaprzęgnąć cudowne rozwiązanie techniczne do zarabiania pieniędzy. Jak się robi kasę we Frontierze? Wydobywając surowce z czegokolwiek i gdziekolwiek się da. Cywilizacja, którą poznajemy w tym komiksie, rozwinęła się na tyle technologicznie, że może dotrzeć w dowolne miejsce w układzie, przez co walka między ogromnymi korporacjami stała się na tyle zawzięta, że dochodzi do ostrej rywalizacji i zbrojnych konfliktów. Tu nie ma żartów, tylko potyczki uzbrojonych po zęby bojówek, najemników na zlecenie i kosmicznych piratów. Mity Cthulhu według Lovecrafta to zbiór adaptacji trzech pierwszych opowieści klasyka grozy zaadaptowanych przez Estebana Maroto,
na początku lat 80. Editorial Brugera zamierzało wydać jeszcze dwa podobne zbiory, które miały być zlecone innym artystom. Na liście byli Alex Nino i Sergio Topi, do czego nie doszło, bo wydawnictwo upadło. W sumie mamy do czynienia z pierwszym porządnym wydaniem tego komiksu. Ze wstępu dowiemy się o dość koślawych próbach, w tym jedna w zupełnie niepotrzebnym kolorze, zaginionych materiałach i odtworzeniu materiału. Mocą tego albumu jest to, że nawet ktoś mało obeznany z prozą Lovecrafta może wejść w wykreowany przez niego świat. Autor stawia przewodnika do każdego miejsca, do którego chce nas zaprowadzić, odnajdującego drogę do zaginionego i zapomnianego miejsca, otwierającego przejście. Pionowy kat z wrotami przypominającymi dziurkę od klucza jest potężny, o którym reszta świata wolałaby nie wiedzieć. Dochodzącego do źródła tajemnicy, a ogromny strach przepala w głowach bezpieczniki tak bardzo, że albo dochodzi do śmierci, albo do wyparcia wspomnień. No i Maroto jest naprawdę świetny w swojej narracji, choć sam przyznaje, że przy pomocy obecnej technologii zrobiłby ten komiks inaczej. Niemniej zacienione przejścia, oświetlane tylko przez nikły płomień pochodni, albo powykrzywiane wierzby pnące się ku niebu, czy pionowe urwiska przy przepaściach bez dna, mają swój urok, którego nie dałoby się uzyskać inaczej. Czerń na papierze kredowym jest mocna, ale offset dodałby jeszcze trochę klimatu. Nie brakuje też dobrze poukładanych sekwencji, podkreślających dotarcie do celu podróży albo spowolniony upływ czasu przy mozolnym przechodzeniu mrocznymi zaułkami. Czy też opętańczy taniec w rytuale z biczowaniem. Wypada to trochę oldschoolowo i sieje skojarzeniami do takich misów jak Bernie Wrightson, ale jak najbardziej jest to zaleta tego albumu. Mocny w gębie to opowieść o dzieciakach z osiedla. Gadkę nakręca nasz Bartosz Tybor, a za ołówki złapał Akuzel. Jest to w sumie jego komiksowy debiut. Rahim, to jak śpiewał Kazik, dobry chłopak był. Spędza dużo czasu na ulicy, ma dwójkę swoich przyjaciół i kręci się koło przestępczego świadka, ale jest raczej chudą płotką, chłopcem na posyłki. Ambicje jednak ma ogromne, ale toczą go niczym choroba powodująca narastanie frustracji. Mocny w gębie to Sztybor w trybie kryminalnym, bez żadnego wprowadzenia. Autorzy wpychają nas na ulicę Berlina, gdzieś w 2020 roku i możemy posłuchać różnych mniejszych lub większych przechwałek. Oczywiście nie trzeba jechać do Niemiec, aby znaleźć troskliwych ziomków, którzy jeśli na nich nieopatrznie spojrzysz, zapytają się, czy masz jakiś problem. Podejrzewam, że w każdym mieście znaleźć można dzielnice, w które lepiej się samemu nie zapuszczać. Pamiętam, że nauczyłem się bardzo szybko chodzić, jak już musiałem się przejść po warszawskiej Ząbkowskiej. Pech chciał, że był tam wypasiony sklep z płytami i koszulkami. Część wydarzeń wydaje się mało prawdopodobnych, inne to ogromny zbieg okoliczności. Jeden z nielicznych w ciągu życia. Można też doszukiwać się moralizatorstwa bądź krytyki wychowującej się na ulicy młodzieży, tudzież skłaniania do refleksji, że nie należy się przejmować tym, co sądzą inni. To wszystko tu jest, ale między wierszami da się wyczytać coś jeszcze, a ja uwielbiam, jak autorzy zostawiają takie jasne znaki, jak czytać ich komiksy. Parafrazując, może to wszystko to ściema. Ktoś dodał kilka faktów, aby całość lepiej wypadła. Ale ja rzeczywiście mam to gdzieś. Najważniejsze, że jest to świetna historia. Po odwiedzeniu zaułków świata, w odchyleniach z trzeciego tomu, Tynion IV powraca do Cola Turnera i dopowiada ciąg dalszych historii w stylu political fiction. Gwieździsty sztandar łopocze na wietrze,
Do lotu zrywa się idealnie upierzony orzeł, ale te piękne symbole mają za zadanie tylko odwrócić uwagę od brudnych zagrywek. Stawką jest prawda, bo należeć może tylko do jednej strony. Jedni to Departament Prawdy. Ministerstwo Kłamstw to ci drudzy. Departament Prawdy, Ministerstwo Kłamstw, jak się je ze sobą zestawi, to wydaje się, że są to przeciwstawne organizacje, ale oprócz tego, że pracują dla wrogo nastawionych do siebie państw, to raczej niewiele ich różni. Ta szczerość Rosjan ma coś w sobie, bo ci nie ukrywają, że chodzi o wmówienie wszystkim ściemy, oszustwa, blagi, prosto z mostu, zamiast wybielania się i udawania świętości, że to niby prawda jest taka ładna i krystaliczna. Właściwie tydzień czwarty, czwartym tomem niewiele popycha fabułę do przodu. Porządkuje wszystkie wątki, tak aby przed końcem można było sobie poprzypominać, co do tej pory się wydarzyło. Nawet gdy pierwszy tom czytało się już jakiś czas temu. Ten przecież wyszedł u nas ponad 2 lata temu, ale nie trzeba być ze wszystkim bardzo na świeżo, aby się zorientować w nowym albumie. Choć na pewno nie zaszkodziłoby odświeżyć sobie poprzednie odcinki. Nie jest to też tak, że nowych wątków zupełnie nie ma. Pojawia się krótkie napomknięcie o D-Glock, tajnej broni III Rzeszy, wyglądającej jak wirujący dzwon, obleczonej teoriami, jakoby miałby to być wehikuł czasu lub, jak określa scenarzysta, nazistowskie UFO. Saint Anne, tom 3. Górskie miasteczka mają w sobie coś magicznego i tajemniczego. Tak jakby skały trwały na straży jakiegoś sekretu odkrywanego tylko nielicznym lub przekazywanego jedynie z pokolenia na pokolenie. W górach bywa pięknie, ale także niebezpiecznie. Można poznać siebie, wejrzeć bardzo głęboko, ale to, co się tam znajduje, nie zawsze jest warte zobaczenia. Seria Leymana i Petersa sieje skojarzeniami do miasteczka Twin Peaks. Saint Anne wciąga, do rozwiązania jest intryga, dzieje się wiele dziwnych rzeczy, jak choćby inwazja żab, którą dobrze widać na okładce 3. tomu. Miasteczkiem rządzi bogata rodzina Saksów, a na scenie pojawiła się już trójka detektywów, którzy sami, a zwłaszcza Frank, zdążyli wpaść już w kłopoty. Saint Anne czaruje dobraną neonową paletą barw, okładka 3. tomu iskrzy na limonkowo-zielony, ale w środku też jest równie dobrze. Na uwagę zasługuje sekwencja ze stron 54-55, z której wyczytać można upływ czasu w komiksie za sprawą wyrzuconego w powietrze motylka. Zanim ten rozkładany nóż spadnie na ziemię, Filip rozbraja szajkę drobnych łotrzyków, którzy napadli go w ciemnej i ciasnej uliczce. Czysty, komiksowy kunszt. Tom 4, czyli Oko na plecach, przynosi kilka odpowiedzi na pytania, które pojawiły się do tej pory, ale co tu się odprawia, nadal do końca nie wiadomo i w sumie gwarancji, czy wszystko się wyjaśni w ostatnim 5. tomie, też w sumie brak. Serge Leyman wykreował grono charakterystycznych postaci, łatwo rozpoznawalnych, część z nich nawet da się polubić. Przez okładkę 4. tomu przelatuje Arno Cavalieri, zwany derwiszem, nie fakirem, jak to jest przekrzywiane tym razem, który to poszukiwany był w 1. odcinku. Detektywów jest trójka, bracia Sangar, niezbyt do siebie podobni, oraz pani Dombre, żegnająca się tym razem ze swoim pomocnikiem Białą Fredką. Przy okazji 2. tomu pisałem, że wydawanie kryminału
zwłaszcza tak gęstego jak smoła, w odcinkach jest sadystyczne. Poszczególne albumy czasem coś wyjaśniają, ale zdarza się tylko, że zamazują obraz lub stawiają kolejne pytania. Zrobiłem sobie krótką przerwę. Trzeci i czwarty tom, jak widzicie, przeczytałem naraz, bo jednak nie wytrzymałem aż do finału, ale już taka podwójna dawka jest nieco przyjemniejsza, chociaż nawet przy pojedynczych tomach biedniebam, bo mają po 80 stron. Dla tych, którzy czytają na bieżąco, na początku znajduje się wyczerpujące wspomnienie, co się wydarzyło do tej pory, które porządkuje też informacje. Torgal Alinoe z nowej edycji Aszet. Z tym tomem mam takie wspomnienie. Przez kiepską dystrybucję do kiosku w mojej okolicy komiksy trafiały wybiórczo, a ten tom nie trafił nawet do sąsiednich rejonów. Kuzyn, z którym pożyczaliśmy sobie brakujące odcinki, też go nie miał. Któregoś dnia wypatrzyłem ten album w pobliskiej bibliotece. Trzymałem go w domu tak długo, że dostałem w końcu pocztą upomnienie i karę. Na szczęście były to jakieś grosze, niemniej mama nie była zadowolona. Czemu zwlekałem z oddaniem? Z dwóch powodów. Ucieszyłem się, że wreszcie będę mógł dowiedzieć się, co się działo między sagą Brexarit a Łucznikami. Po drugie, czekałem, aż mnie ten komiks w końcu zauroczy, bo treść mnie jednak lekko odepchnęła. Dlaczego? Już tłumaczę. Torgal Alinoe to właściwie taki tom bez głównego bohatera, bo syn gwiazd po szybkim określeniu sytuacji odpływa. Co się z nim działo, dowiecie się z następnego tomu. Na wyspie zostaje tylko Aricia, młodziutki Jolan i ich pies Muf. Zjawia się ktoś jeszcze, bo młodzianowi nudzi się strasznie samotna zabawa, a jego marzenia w niewyjaśnionych okolicznościach zostają spełnione, bo nagle pojawia się zielonowłosy chłopiec, z którym życie na wyspie staje się znośniejsze. Sielanka trwa, ale w końcu sytuacja wymyka się spod kontroli. To wszystko przed laty bardzo mnie rozczarowało. Chciałem, aby Torgal walczył z potworami, olbrzymami czy złymi wikingami, biegał, skakał, strzelał z łuku, a tymczasem dostałem kameralną przygodę w zamkniętym, ograniczonym morzem środowisku, pełną zwykłego rodzinnego życia, przygotowywanie posiłków, uzupełniania zapasów, a w przypadku niegrzecznego zachowania słuchania reprymendy, wyciągania konsekwencji i nudnej, choć twardej dyscypliny. Poznawania twórczości jednego z komiksowych mistrzów w trybie od tyłka strony ciąg dalszy. Po albumie z kronikami metalicznymi i chaosem wciągnąłem kolejny album zatytułowany Mebius, Arzach, Szalony Rektoman, Wakacje Majora. Jean Giraud dopracowywał swój styl do perfekcji w Blueberry, ale to pod pseudonimem Mebius mógł puścić wodze artystycznej wyobraźni, popróbować różnych narracji, zahaczyć o humorystykę albo nawet erotykę oraz skierować się w stronę science fiction. Czuć bawienie się formą, tworzenie dla czystej przyjemności i odkrywanie pokładów kreatywności. Na pytanie, czy substancje psychoaktywne pomagają w tworzeniu, autor odpowiada wymijająco, że po nich nie da się nie tworzyć. Album podzielony jest na trzy części, każda ze wstępem autora, ale oprócz tytułowych czy podtytułowych opowieści zawierają też inne, czasem bardzo krótkie historie. I tak zanim na scenę wleci Arzach, przez pierwszą planszę przejeżdża sam Giraud z Claudine, pierwszą żoną, w swoim aucie, kierując się w stronę Le Mans. Zboczenie stworzone dla magazynu Pilot zgrywa się z zaplanowaną zmianą konserwatywnego charakteru czasopisma. Zwyczajną z początku historyjkę można odbierać jako pokazanie, co się dzieje, gdy pozwala się ponieść inspiracji, zamiast planu i sztywnego dążenia do celu, zboczyć z drogi.
Historia to skręca w stronę realności, bo przecież jest to komiks stworzony na desce kreślarskiej, to odkręca się w stronę epickiej bitwy. Niemniej każdemu kadrowi autor poświęca bardzo dużo uwagi. Kreseczkami z tej opowieści obdzielić by można resztę albumu. Wilk morski Riffa Repsa to swobodna, komiksowa adaptacja powieści Jacka Londona z 1904 roku. Humphrey Van Weyden, herlawy krytyk literacki, z rządzeniem losu zostaje wciągnięty do załogi Zjawy. Podczas podróży parowcem ulega wypadkowi, zostaje wyrzucony z pokładu i trafia na inny, dużo mniej gościnny, nasiąknięty ciężką pracą i krwią fok, rządzony przez despotycznego kapitana. Właśnie trwa pogrzeb jednego z załogantów, a że liczba głów musi się zgadzać, więc rozmowa kwalifikacyjna trwa bardzo krótko. Wilk morski zazwyczaj oznacza marynarza, który zna się na swoim fachu. Po prostu spędził wiele godzin na wodzie i tyle. U Londona to znaczenie jest pogłębione. Wilk Larsen, kapitan Zjawy, to człowiek tak zły, że spokojnie można go nazwać potworem. Trzyma załogę na krótkim łańcuchu i w sumie trudno powiedzieć, czy czasem nieludzkie traktowanie nie dusi zalążków buntu. Klimat wśród załogi jest naprężony niczym struna, w każdej chwili może się wydarzyć katastrofa. Momentami mam wrażenie, że Wilk Morski to pokład czy platforma rozpisana tylko po to, by autor mógł przeprowadzić wewnętrzną dyskusję. W jednym narożniku stawiając nieprzygotowanego do twardego życia herlawego chłopaka, który wierzy w nieśmiertelność duszy i ma w sercu iskierkę nadziei. Drugim zaś stoi potężny gość, twardo stąpający po ziemi, doświadczony przez życie i wyprowadzający ciosy na obu poziomach, psychicznym i fizycznym. Trudno uciec pod naporem jego argumentów, zwłaszcza gdy udowadnia, że nawet ktoś wierzący w nieśmiertelność każdą komórką swojego ciała walczy o życie w sytuacji, gdy ktoś trzyma go za gardło tak mocno, że nie może złapać tchu. Za sprawą serialu X-Men 97 mutanci znowu wypływają na wierzch, a po udanym widowisku pojawia się często pytanie, co przeczytać. Jak to z komiksami Marvela bywa? Jeżeli chciałoby się zacząć od początku, ląduje się w najlepszym wypadku w latach 60., a nie każdy jest w stanie przejść nad tym, jak historyjki obrazkowe były tworzone w tamtym czasie. Ponadto ciężko jest z dostępnością tych komiksów po polsku. Można szukać Essentiala. Jeszcze trochę czasu minie, zanim kolekcja Marvel Origins dojdzie do początku mutantów. Można lawirować wśród najważniejszych wydarzeń i wątków w Egmontowych punktach zwrotnych. Jest jeszcze seria New X-Men, wydawana przez Muchę, oryginalnie ukazująca się równolegle do mojej dzisiejszej propozycji. Ultimate X-Men, tom pierwszy. To otwarcie dla czytelników, którzy nie chcieliby przebijać się przez setki wcześniejszych zeszytów w świeżej, nowoczesnej oprawie graficznej. Mamy tu mały zastęp ludzi odpowiedzialnych za grafiki. Jako jedni z pierwszych na listę płac wbijają się bracia Adam i Andy Kubert. Wykonują świetną robotę, zwłaszcza na rozkładówkach. Na początku znalazło się nawiązanie do millerowskich telewizorków. Warto rozglądać się po drugim planie, bo można odkryć choćby, że Wolverine leciał tym samym samolotem, co scenarzysta Mark Millar. Czuć delikatne różnice przy zmianach przy desce kreślarskiej, ale gradientowe, komputerowe kolory, za którymi za bardzo nie przepadam, gwarantują uczucie spójności. Lektura Ultimate X-Men to przyjemna, dynamiczna jazda z mocnymi wątkami w stronę moralności człowieka. Seria ugości wszystkich nowych fanów mutantów, ale dla starych też ma sporo do zaoferowania, choćby wątkiem relacji Jean Grey i Wolverina. Przez to Summersa odrzuca w stronę Wandy. Całkiem przekonująco została pokazana przemiana Beasta. Mając w pamięci pierwszy odcinek X-Men 97,
Rozśmieszył mnie wątek unieszkodliwienia cyklopsa, zdejmując mu wizjer. Niedługo ukaże się nasz 7 tom, więc jeśli kogoś ciągnie, to spokojnie może sięgać po ciąg dalszy. Wielka kolekcja komiksów Marvela, tom 112, Wojna Avengers z Defenders. Steve Englehart pisał w 1973 roku scenariusze do dwóch największych Marvelowych serii z superbohaterami, Avengers i Defenders. Zatęskniło się mu też za wakacyjnymi anualami, czyli zeszytami specjalnymi. Postanowił więc postawić grupy na kursie kolizyjnym, a przy okazji wymyślił formułę crossoveru, która wykorzystywana jest aż do dzisiaj. Co prawda bohaterowie od dawna wpadali na siebie na łamach różnych serii, ale nigdy nie odbyło się to na taką skalę. Fabuła Wojny Avengers Defenders oparta jest na poszczególnych pojedynkach między bohaterami, np. Silver Surfer kontra Vision i Scarlet Witch, czy Kapitan Ameryka kontra Submariner, ale mamy tu łotrów, a właściwie dwóch, Dormammu i Lokiego, którzy stoją w cieniu i pociągają za sznurki, czego wciągnięci w szał bojowy superbohaterowie zupełnie nie dostrzegają. Punktem kulminacyjnym jest pojedynek, który widać na okładce, Hulka i Thora, a między tą dwójką iskrzy od dawna, choćby za sprawą nierozstrzygniętego starcia z trzeciego zeszytu Avengers. Po szybkiej wymianie kilku ciosów następuje dramatyczna próba sił, w której dwaj mocarze stoją w intensywnym pacie. Kto odpuści, ten przegra. Chyba że ktoś znajdzie jakieś inne wyjście. Mord na dzielni to powieść obyczajowo-kryminalna w nurcie Urban Legends. Max pracuje dla wielkiej korporacji deweloperskiej, ale ogromne inwestycje ją przerażają. Z wielkim niepokojem obserwuje, w jaki sposób zmienia się dzielnica, w której mieszka. Trwa walka o każdy metr. Szklane wieżowce w fantazyjne kształty wypierają powojenne, dawniej urocze, dzisiaj straszące kamienice. Handlowcy z targów zmuszani są do migracji na inne miejsca, bo zwyczajnie nie stać ich na wykup miejsca w pachnących galeriach. Na swoich posterunkach trwają tylko najwytrwalsi starzy mieszkańcy, których z miejscem zamieszkania łączy głęboka więź zakorzeniona w sentymentach. Mord na dzielni dzieje się w stolicy. Czuć powiew hipsterstwa wymieszanego z korporacyjnym bełkotem i wyciskaniem pracowników jak cytryny. No, ale jak się udało, że pracodawca wypłacił nadgodziny, to chyba nie jest taki zły, prawda? Wymarzony urlop odsuwany jest z terminu na termin, bo gonią deadline'y i ciągle pojawiają się fuck-upy, wywoływane najczęściej przez ASAP-y. Gonienie w kółko dobrze zostało pokazane na okładce, wykorzystując dość znany paradoks czy też złudzenie zamkniętej klatki schodowej, wiodącej donikąd. Czy widmo sukcesu i chęć brania w dużych projektach to gonitwa chomiczka w jego kółku? Czy trzeba stanąć na skraju fizycznego i psychicznego wyczerpania oraz zmagać się z zawodowym wypaleniem, aby to dostrzec? Chyba tak. Ciemne strony z białą warstwą kresek, takie robienie komiksu na odwrót, podkreślają kryminalną część komiksu. Starsza pani, która pozostała już sama w starej kamienicy, wcale nie ma zamiaru się wyprowadzać. Jej miejsce zamieszkania ulega ciągle dziwnym awariom. Zalaniom. Ktoś kradnie zabytkową poręcz na klatce schodowej, uszkodzony zostaje jej dach, a nawet dochodzi do podpalenia. Cortez zdobi śliczny napis, komuś mocno zależy na tym, aby wszyscy stąd się wyprowadzili. Oczywiste jest, że jakaś ogromna korporacja postawi tu zaraz ogromny blok albo inną szklaną klatkę i zacznie trzepać hajs. Połączenia tych faktów jednak nie widać i zwyczajnie nie da się go odkryć. Kto więc dopuszcza się tych wszystkich wandalizmów? Tu się robi ciekawie. Autorka zostawia trop na samym początku, ale ja domyśliłem się dopiero chwilę przed finałem.
Karuzela to opowieść o relacjach w najgłupszym okresie życia człowieka, czyli młodzieżowym. Dziecięca prostota zostaje pokomplikowana do tego stopnia, że tworzy się pajęczyna nitek nie do rozplątania. Mimo wszystko ma to swój urok, dramatyzm, a nawet czasem można się uśmiać, mimo że stroną nie do śmiechu. Karuzela to 10 rozdziałów, z których każdy dotyczy innej relacji z areny jednego z ogólniaków. Zaczyna się tak zwyczajnie, choć tylko biorąc pod uwagę czasy współczesne. Kiedyś nie było komórek, wygodnych aplikacji, choć pewnie sam mechanizm nie zmienił się aż tak bardzo. Ona nie ma śmiałości, by zagadać do niego, pisze więc wiadomość półanonimową. W końcu ma dojść do spotkania, ale tuż przed samym wydarzeniem tchórzy. Przez co mgła tajemniczości zostaje przegnana przez wiatr rozczarowania. To koniec. Drugiej szansy nie będzie. Nie ma na to szans. Ale czy na pewno? Wszystko zaczyna się i kończy na Stefano. W końcu karuzela kręci się w kółko. I choć tutaj wystarczy tylko obrót, aby rozwiązać kwestię prawidłowego zawiązania relacji i doprowadzenia do spotkania, czasem po prostu tak się nie dzieje. I w sumie to nie jest nic dziwnego, choć czasem dla młodego człowieka coś wydaje się kwestią życia i śmierci. Jak się nie uda, to będzie katastrofa. Potrzeba cierpliwości, która nie lubi chodzić razem z nastolatkami. Nie uda się raz, można spróbować znowu. A może szczęścia trzeba poszukać gdzie indziej, ale nie na zasadzie odbijania piłeczki od ściany i wpadania w kolejne tarapaty. Torgal, Łucznicy to pierwszy tom serii o Synu Gwiazd, jaki przeczytałem w życiu, więc jest dla mnie albumem szczególnym. Maglowałem go niezliczoną ilość razy, jestem przekonany, że coś koło 50. Dostałem go w prezencie zamiast zwyczajowej czekolady i pokochałem od pierwszego spojrzenia. Świetna okładka zapowiadająca turniej łuczniczy, poważna treść różniąca się od komiksów, jakie znałem. Przygoda, niebezpieczeństwa i kapitalne rysunki. To pierwszy raz, jak mam okazję przeczytać pierwsze tomy po kolei. Przesyłki od Aszep przychodzą sukcesywnie i dostarczają mi kolejną porcję przygód i wspomnień. Pierwsze, co da się zauważyć przy takim czytaniu, to fakt, że Torgal Łucznicy dzieje się równolegle do wcześniejszego tomu Alinoe. A Girsonowie posiadają na wyspie, Torgal wyrusza na zakupy i podczas sztormu traci łódź, broń i pieniądze. Na szczęście poznaje Tiala i jego wuja zwanego Drewnianą Nogą. Dlatego, że ma drewnianą nogę, tak po prostu. Nowi przyjaciele podpowiadają mu, jak zarobić parę groszy, otóż wziąć udział w turnieju. Problem znalezienia partnera szybko się rozwiązuje, na scenę wchodzi charakterna, obleczona w szkarłat i diabelsko pamiętliwa Kris de Valnor. Co mnie też uderza po latach, to fakt, że Łucznicy to drugi po Czarnej Galerze tom, w którym nie ma żadnych fantastycznych elementów. Ani z kosmosu, ani pełzających czy wypełzających spod ziemi. Krwawy amulet co prawda balansuje gdzieś na granicy fantazy, ale w zasadzie może to być tylko ważny dla plemienia kaledończyków przedmiot o rubinowej aurze. No chyba, że liczyć wykręcone groty strzał, które nie miały szansy przelecieć nawet 10 metrów. To co w tym wszystkim takiego super? Wprowadzenie postaci pobocznych odbywa się w przygodowy sposób. Tytułowi łucznicy schodzą się z różnych stron, każdemu zależy na zwycięstwie i dużej wygranej w złocie. No może poza Torgalem, bo jemu wystarczy tyle, aby kupić nową łódź i wrócić do rodziny, która zapewne się zamartwia. Już nie mówiąc o tym, że jeśli czytaliście Alinoe, to wiecie, że jest w sporych tarapatach. Turniej narzuca reguły współzawodnictwa. Kibicuje się głównemu bohaterowi, ale jednocześnie ze względu na brutalność zawodów, tarcze zawieszone na samych zawodnikach, trochę jednak szkoda, aby stało się coś nowo poznanym, sympatycznym postaciom. Czekałem na ten komiks od momentu, gdy pojawił się w odległych zapowiedziach Kultury Gniewu. Wiem, na co stać, K
Keum sub Gendrykim. Jej trawa to komiks poruszający i zostający w pamięci na długo. Samo wspomnienie o fabule tego komiksu wywołuje u mnie tsunami uczuć. Czy opłaciło się czekanie na kolejną pozycję tej pochodzącej z południowej Korei autorki? O tak, czekanie to powieść historyczna, ale fabularyzowana, co oznacza, że jest to wymyślona historia, ale nie oznacza, że nie mogła się wydarzyć. Główna oś została zainspirowana opowieścią mamy autorki podczas wizyty w Paryżu, gdzie mieszkała. Wojna, która podzieliła kraj pod względem wpływu komunistycznych Chin i demokratycznego Stanów Zjednoczonych, spowodowała nie tylko podział terytorialny, ale też rozdzieliła rodziny. W trakcie starć, co normalne przy tego typu działaniach, ludność cywilna uciekała z terenów zagrożonych, nie każdemu jednak udało się dotrzeć do chronionych terytoriów południowych. Nie brakuje mocnych fragmentów. Najbardziej przejmującą dla mnie sceną jest rozstanie matki z synem. Po chwili mieli wrócić do siebie. Ale w tym ostatnim spojrzeniu było coś nadnaturalnego, tak jakby urodziła się świadomość, że więcej już się nie zobaczą. Smutne i przejmujące. Autorka poświęca pełną stronę, aby dobrze zapamiętać. Ten obraz, który dla matki będzie niczym największy skarb. Czekanie może nie miażdży tak jak trawa, bo nie do końca jest to reportaż, a fabularyzowana opowieść, w związku z czym realizm trochę opada. Nadal z fabuły bez trudu można wyczytać, że w wojnie nie ma wygranych, a polityka nie jest warta cierpienia, które się rozlewa po zwykłych rodzinach. Torgal, Kraina Kła to podróżnicza przygoda w pełnym galopie. Wymuszona wyprawa, mocne postaci, intryga rozegrana na dwie mocne strony dramatu, a po środku nasz bohater, który marzy tylko o tym, by znaleźć chwilę spokoju w gronie rodziny i przyjaciół. Na szczęście dla czytelnika, Agirisonowie nie cieszą się zbyt długo z naprawionego dachu, a wybierają daleką wyprawę. Za ocean. Chris de Valnor szturmem wdarła się na kartki komisu Van Hama i Rośnickiego. Już fabuła Łuczników w dużej mierze obracała się wokół niej. Dominuje okładkę Krainy Kła z nową fryzurą i groźnym spojrzeniem. To ona jest narzędziem i wykonawcą planu, który zmusić ma Torgala do wyprawy dziwnym, latającym statkiem. Niezwyczajne bukłaki, czy jak to pada w komiksie, kiełbasy, muszą być wypełnione jakąś łatwopalną substancją. Powietrze musiałoby zostać podgrzane, by unieść wehikuł w powietrze. Więc prawdopodobnie mamy do czynienia z prawczesną wersją sterowców. Aha, w międzyczasie Chris ulega pili-lali lub innemu językowemu schorzeniu, powtarzając co jakiś czas frazę "Masz pojęcie?" Torgal Kraina Kła to drugi, zgodnie z dodatkami, tom cyklu Pośród fałszywych bogów, w którym Van Ham powraca do konceptu rozwiniętego technologicznie ludu gwiazd, który po emigracji wraca na ziemię. A proste plemiona biorą przybyszów za bogów, z braku innego logicznego wytłumaczenia. Pokazane są dwie postawy. Pierwsza to ukrycie się w cieniu, pozwalające na swobodny rozwój ludzi, a nawet wymazanie wspomnień jedynego, ocalałego, choć narodzonego już na planecie potomka. Druga to działanie w pełnej świadomości, używanie technologii do zdobycia władzy i podporządkowania sobie ludności. Tu można wyłowić zgrabne biblijne nawiązanie do mistrza, przechadzającego brzegiem, który wybiera swoich pierwszych uczniów wśród rybaków. Czytaj Jezusa i jego apostołów. Miasto pokazywane przez Barreiro i Gimeneza to niezwyczajna metropolia. Jego dzielnice to zbiór przestrzeni, idei, fantazji i snów. Nie da się tam po prostu trafić, tak jak na wyspę nie widniejącą na żadnej mapie. Prawdopodobnie to z tego powodu nieszczęśni mieszkańcy nazywani są rozbitkami. Od któregoś nieszczęsnego dnia w myśl miejskich legend skręcili w zaułek,
którym wcześniej nigdy nie spacerowali i dostali się gdzieś poza standardowo pojmowany czas i przestrzeń. Jean wiedzie monotonne życie oparte o pracę i spotkania z dziewczyną, zupełnie do niego niepasującą, wolącą spędzać czas na dyskotekach zamiast spokojnie osiąść w kinie. Między tą parą iskrzy wybuchają sprzeczki w klimacie braku znalezienia jakiejkolwiek nici porozumienia. Jednego takiego wieczoru z chmurą niezadowolenia nad głową postanawia wrócić pieszo do domu, mimo kiepskiej zimowej pogody, mrozu i opadów śniegu. Przechodzi doskonale znaną dzielnicą, ale nagle przestaje rozpoznawać otaczające budynki. Wpada w kłopoty, z których ratuje go Karen. Towarzysząc tej parze będziemy mogli zwiedzać miasto, a jest to wycieczka dynamiczna, niebezpieczna, ale i fascynująca. Torgal odczyta nad Loka to bezpośrednia kontynuacja Krainy Kua, a więc przygodów Egirsonów za wielką wodą. Akcja rozgrywana jest klasyczną przeplatanką. Torgal z Aricią Tialem i groźną Kris de Valnor przedzierają się przez dżunglę celem dotarcia do miasta złego boga Ogotaja. Gwarantem misji jest dwójka zakładników, Iolan i Argun Drewniana Noga, przetrzymywana w skalnym mieście. Podczas gdy w dżungli trwa wyprawa, to w mieście emocje sięgają gwiazd. No bo umówmy się, grupa, w której znaleźć można doskonałych łuczników, awanturników umiejących dać sobie radę zarówno z krótką, jak i długą bronią, a także wikińska księżniczka, poradzi sobie z każdym niebezpieczeństwem. Natomiast przed Jolanem zostają otwarte drzwi, które kilka tomów wcześniej brutalnie zostały zatrzaśnięte przed Torgalem. Drzwi, za którymi znajduje się jego rodowód. Wiedza, skąd pochodzi i jakie specjalne umiejętności czekają, aby je odkryć. W skrócie, dowiedzieć się można, że fabuła oparta została o 4 pokolenia jednej rodziny. Do najważniejszego spotkania dochodzi między pradziadkiem i prawnukiem. I chyba tak po prostu jest, że czasem musi dużo czasu upłynąć, zanim na łonie rodziny dojdzie do przełomowego wydarzenia. Ilustracyjnie Rosiński znowu rozpościera pełen wachlarz pod względem scenografii i klimatu. Od parnej pustyni po wilgotną dżunglę. Od przestrzennych mieszkań po zanurzone w mroku ognisko. Od spokojnego patrzenia w gwiazdy po dynamiczny, przeprowadzony o zmierzchu desant. Jeśli spodobały się Wam poprzednio dziwne sterowce, to i teraz znajdziecie coś dla siebie. Emocjami napakowane są szczególnie dwa kadry. Ten, na którym Jolan został obwołany hurakanem, a spada to na niego niczym przedwczesne jarzmo, w połączeniu z całą uzyskaną wiedzą, jest to zwyczajnie za dużo jak na takiego dzieciaka. No i jest jeszcze interpretacja ilustracji z okładki, wykonana w mniej malarskim stylu, ale z realistycznym rozmachem znanym z tego komiksu. Torgal Saga Wendigo to kolejny Pożegnaj Aricio, poboczny tom, niezwiązany z główną serią, choć akurat mógłby być, bo Rogue i Duval uzupełnili lukę po cyklu Krainy Kua, czy tam fałszywych bogów. Możliwe, że podczas drogi powrotnej z Ameryki Południowej nic się nie wydarzyło, a może jednak Egirsonów spotkało coś, o czym nikt jeszcze nie mówił. Fred Duval płynie na fali nawiązania do podań, jakoby Wikingom udało się dotrzeć do Ameryki na długo przed Krzysztofem Kolumbem. Punkt, w którym zaczyna się Wendigo, jest ultra interesujący i nawet trochę szkoda, że ten album nie trafił do mnie miesiąc później, bo wtedy wskoczyłby akurat w punkt, czyli zaraz po tomie Między Ziemią a Światłem. Tak mam uczucie lekkiego falstartu, choć i tak pewnie większość z Was ma te tomy wyryte w głowie tak dokładnie jak alfabet. Po przygodzie z ludem Ameryki Południowej przyszła pora na ludność z północnej. Bohaterowi spokojnie można teraz nadać miano Torgal Egilson, pogromca potworów. Co prawda nie włada srebrnym mieczem oznaczonym runami, ani nie waży i nie wypija żadnych eliksirów, tylko łapie za łuk, a wiadomo, że jest świetnym łucznikiem. No i nie zmienia fryzury na czystą biel, ale jego twarz zdobi bitewne malowanie. Do utłuczenia jest potężny Manitu, tytułowy Wendigo,
który w sumie wyglądem nie różni się wiele od wyobrażeń Leszego. Do akcji wplątuje się jeszcze jeden potwór, zakorzeniony w nordyckich legendach wąż morski Jormungand. No i komiks miesiąca, choć wybór był tym razem bardzo trudny, bo kilka z tych komiksów, które pokazane były wcześniej, porządnie mną poruszyło, ale najbardziej poruszający był Macbeth Jeffa Lemira. Głównym bohaterem jest zaniedbany z wyglądu inspektor budowlany, unikający spotkań z innymi ludźmi, nie oczekujący od życia wiele, ale wymagający od innych mistrzowskiej precyzji. Nawet małe odstępstwo od normy, prawdopodobnie mieszczące się w akceptowalnych odchyleniach, nie łudzi jego wnikliwości. W takich wypadkach jego werdykt jest jeden – potrzebna poprawka. Patrząc z zewnątrz, można osądzić, że Ott jest to kolejny dziwak. Po zastanowieniu się i przyjrzeniu dochodzi się do wniosku, że ten człowiek musiał przeżyć ogromną tragedię. Jeff Lemire opowiada w Macbethu o ojcostwie, a na tym zna się bodaj najlepiej. Tym razem nie wyprowadza fabuły przed narodzinami, które prowadzą do stania się ojcem, ale staje w bardzo bolesnym punkcie. Przypomina mi się wywód, że jeśli zostaje się rodzicem, jest się nim do końca swego życia. Nawet w języku nie znalazło się żadne określenie zmieniające ten status. Nawet po utracie dziecka, jak to jest w przypadku owdowienia czy osierocenia. Tak jakby zgon dziecka był tak straszny, cierpienie tak wielkie, że nie dawało się zdefiniować jednym słowem. Macbeth został oparty o motyw zgubienia się w prawdziwym mieście tak bardzo, że aż odkrywa się inną rzeczywistość. Ten alternatywny świat jest niczym kalka nałożona na mapę. Był tam przez cały czas, ale trzeba było wiedzieć, gdzie skręcić. Will odnajduje wejście do labiryntu głównie dlatego, że pogubiony jest w rzeczywistości. Temu człowiekowi prawdopodobnie przydałaby się terapia, ale obecnie nie da się mu pomóc, bo on tego nie chce. Lemire zaszył kilka mitologicznych elementów, takich jak nić czy potwór przypominający byka, który czyha wśród ścian labiryntu. Ale najważniejsza jest psychika bohatera. W środku czekają wspomnienia, zwyczajnie bolesne, ale też niezwykle cenne. Wyjście to drzwi do innego życia.